Jesteśmy w starej fabryce Durtu na spotkaniach alternatywnych. Mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z Micromusic, czyli z Natalią i Dawidem. Witajcie. Cześć. Cześć. Wiecie co, jest tak, że reprezentujecie jakby scenę alternatywną w Polsce i wydaliście już te 5 płyt tak naprawdę, ale nie każdy może was jeszcze kojarzyć. Więc ja bym was prosił o takie małe przypomnienie, jak to było na początku, jak doszło do tego, że zaczęliście robić razem muzykę. To było tak, że poznaliśmy się milion lat temu na warsztatach bluesowych. Po drodze graliśmy w różnych składach, słuchaliśmy razem muzy i pewnego dnia poprosiłam Dawida, żeby on zagrał piosenki, które ja skomponowałam. No i tak to się w sumie zaczęło. Zespół datowany jest typu, że istnieje już 11 lat, ale tak naprawdę znamy się o wiele dłużej. Tak, dokładnie tak jak Natalia powiedziała. Bo właśnie a propos tego, że jego zespół już ma 11 lat, rok temu mieliście 10-lecie i Leszek Możdżer życzył wam, właśnie no, takie życzenia wam składał, że on jakby nie życzy wam sukcesu, dlatego że wy robicie muzykę, która wymaga dużej wrażliwości, a sukces mógłby być dla was nie do udźwignięcia. A teraz macie tak naprawdę na swoim koncie sukces, bo jest 1,5 miliona wyświetleń waszego nowego kawałka. Nie wiem, cieszycie się z tego powodu? Jesteście w stanie to udźwignąć? Jak to wygląda? No wiesz co, to nie jest jeszcze sukces na miarę Leszka Możdżera, umówmy się. Aczkolwiek dużo dobrego się stało i my się bardzo cieszymy, ponieważ no, to obfituje ilością, większą ilością koncertów, a o to nam przede wszystkim zawsze chodziło. Ja myślę, że Leszek miał na myśli brak kompromisu przy tworzeniu muzyki, co on pewnie też ma na myśli, tworząc swoją muzykę. No myślę, że nam nie grozi pójście w stronę sprzedaży i produktu. No, po prostu nie umiemy, nie lubimy i nie robimy tak, więc Leszku, nie bój się. Czyli ogólnie może być spokojny, tak? Może spokojnie spać, tak, nie denerwować się i nie przejmować się nami. Powiedzcie mi, a propos właśnie waszego singla Takiego Chłopaka, to jest duży hit, ale też ja się chciałem ciebie zapytać, bo wiele osób odczytuje to tak, że słuchaj, no w Polsce no, nie ma fajnych facetów i właściwie dziewczyny muszą się godzić na to, co jakby, prawda, a no dobra, niech będzie. Po koleżankach. To znaczy, wiesz co, no w Polsce jest dużo niefajnych facetów, ale tyle samo fantastycznych kolesi, więc ta piosenka, broń Boże, nie jest o wszystkich Polakach. No, ja jest tak. Tak. Jest taka zasada, pary to 20-80, no. Jest 20% fajnych facetów, 80% niefajnych. Samo się tyczy kobiet, piesków i innych rzeczy, no. Piesków, kobiet, dzieci, starców. Dzieci. Nie, no, ja generalnie obracam się w takim środowisku i widzę mnóstwo fajnych facetów i mi się podobają, no, kolesie, którzy mnie otaczają. Ja w ogóle spotkałam w swoim życiu wspaniałego faceta, za którego wyszłam za mąż i jest mi z nim bardzo dobrze. Natomiast w przeszłości działy się różne rzeczy i rzeczywiście tych cwaniaków, pijaków, pajaców spotykałam na swojej drodze i o nich jest ta piosenka. Nie pijaka, nie Polaka,
możecie poradzić coś zespołom młodym, które zaczynają swoją karierę i grają też muzykę bezkompromisową, autorską, co zrobić, żeby kontynuować tą drogę, żeby gdzieś tam nie zrezygnować z grania? No wiecie, mogę zacząć? Znaczy, to co my robimy od lat 10, jesteśmy konsekwentni i bardzo ciężko pracujemy i tutaj nie ma recepty. Nie ma recepty na to. Wiesz co, czasami po prostu łód szczęścia. Ja to w sumie to samo chciałem powiedzieć, że konsekwencja jest w tym istotna. Myśmy się kilka razy mogli poddać, a tego nie zrobiliśmy i dlatego działamy i no teraz nam się po prostu fuksnęło. No, wiecie, no, to tak jest, ktoś mówi, że marzenia się spełniają. No nie spełniają się marzenia, no. Po prostu często jest to po prostu kwestią przypadku, pracy. Szczęścia, pracy, ale nie można też... Konsekwencja jest ważna, ale do tego trzeba też szczęścia. Takie jest moje zdanie. No, to nigdy nie jest nam tak, że... Nam się po prostu poszczęściło z tym chłopakiem, bo równie dobrze mogliśmy... Ta piosenka mogła nie być singlem. Ona nie miała być singlem nawet. No. Nie miała być singlem? Nie. Nie, jak bo... to się stało? Znajomi nas namówili, bo wszyscy twierdzili, że to powinien być singiel i dlatego została singlem. Słuchaliśmy się znajomych. Tak, bo my chcieliśmy, jakąś smutną piosenkę na singla, która notabene będzie singlem, ta piosenka następnym ale... No, ale okazało się, że to będzie jest czwarty singiel. Ona nie będzie już przebojem na miarę takiego chłopaka, to już wiemy. Już nie powtórzy taka piosenka po prostu i tyle. Przynajmniej na tym albumie. No tak, a poza tym wiesz co, no i my nie piszemy piosenek typu, że to będzie przebój. O, piszemy teraz singiel. Ciężko was o to posądzić. Piszemy po prostu piosenki. Tak, a później singiel wybieramy. Ja nigdy w życiu nie sądziłam, że ta piosenka, że ona tak poniesie, że pójdzie tak daleko. No, to jest coś niesamowitego. No widać, że jest gdzieś, wiesz, mocna prawda w tym, co tam śpiewałaś. Pisze o tym, co wiem i czuję. Mówisz, jak jest. No, mówię, jak jest. Z tego kawałka możemy gdzieś tam, prawda, odczytać to, co masz w nosie, w dupie. A powiedz mi, co dla was, dla ciebie jest ważne? Co się dla ciebie liczy? Dla mnie ważna jest moja rodzina. Naprawdę, mówię tutaj poważnie, mój dom. Oczywiście praca i muzyka są dla mnie bardzo ważne, bo bez tego moje życie by straciło 40% radości, ale rodzina jest dla mnie najważniejsza. Dla mnie w sumie najważniejsza jest muzyka, od zawsze. Być może kiedyś mi się te priorytety zmienią, ale po prostu jakby muza jest tym, co robię i muza jest tym, co robię, czym żyję i ciężko jest z tym konkurować, przynajmniej w moim wypadku. Pewnie się to kiedyś zmieni, ale na razie jest to dla mnie priorytetowa sytuacja i coś, co jakby jest takie bardzo moje. Od nikogo tego nie dostałem i... Tak, Dawid, ja potwierdzam, bo ja znam Dawida połowę już swojego życia i to jest człowiek bardzo pracowity, konsekwentny, niestrudzenie, niezmordowany po prostu w tworzeniu muzyki i jest tak, że ja przychodzę do Dawida, pracujemy nad czymś parę godzin, ja wychodzę, a on oczywiście cały czas... On jeszcze mnie zatrzymuje w drzwiach i jeszcze to ci puszczę, i jeszcze zobacz to, i jeszcze tego posłuchaj, więc ja mam jakiś taki bufor na muzykę, że ja się nią zajmuję przez jakiś tam określony czas, a później sobie odpoczywam, nie chcę obcować z muzyką, natomiast Dawid konsekwentnie, totalnie, maksymalnie, non-stop muzyka. I to music czas... junkie. Tak, ale czasem sobie pogram w PlayStation. Guitar Hero pewnie. Nie. Co ty? GTA 5. Jeszcze nie, ale będzie. Zmierzasz się. Tak, bo pomyślałem, że kupię je sobie na Mikołaja. 6 grudnia będzie u mnie. O jest, ale słyszałem, że już klasyk. Tak mówią, no. Słuchajcie, ja jeszcze chciałem zapytać o to, bo wydajcie teraz płytę Piękny Koniec. Ona
pewnie teraz hula, mam nadzieję, że w szponach komercji gdzieś tam się odnajdziecie. Jakie plany macie? Czy to są koncertowe plany? Jak wyglądać będzie wasza przyszłość teraz? No chcemy, żeby porwały nas szpony komercji. Zrobiliśmy niekomercyjną płytę, ale chcemy, żeby miliony jej słuchały i kupiły. I takie są nasze plany, nie? Tak, to planujemy. Planujemy dokładnie podbić świat. Bo powiedziałem podbić, to jest bardzo polskie. My chcemy wszystkich podbić. I pobić. Podbić i pobić. Nie no, chcemy się tak na poważce, to chcemy się zająć nowym materiałem na nową płytę. Tak. Bo już chyba czas. Dziecko już lekko odchowane, możemy się zacząć spotykać. Tak, jest opiekunka znaleziona, więc możemy z Natalią popracować i zaczniemy to robić. Po tym, jak pogram w GTA. Ale to tak jeszcze a propos tego, w jakim kierunku chcecie zmieniać się dalej, ewoluować i wiecie, w jakim kierunku to pójdzie? Nie wiem, tak, ale... Tak. Nigdy nie mieliśmy jakichś specjalnych założeń, znaczy zawsze jakieś założenia są, ale... Tutaj było założenie, był minimalizm przy pięknym końcu. Tak, ale to jest takie ogólne założenie, które tak naprawdę mogłoby przyświecać każdej płycie i w sumie nieistotne. Zobaczymy, co się wydarzy. Co się wydarzy, ale ten kierunek pięknego końca ja bym chciał eksplorować, bo jest jeszcze świeży. No, to prawda. Tak. Dobra, dziękuję wam bardzo. Możemy teraz pozdrowić wszystkich świeżych fanów i tych starych, którzy z wami byli od dawna. Pozdrawiamy. Świeżych i nieświeżych fanów. Możemy jeszcze raz, żeby było zgrabnie. To. Raz, dwa, trzy. Pozdrawiamy fanów. Panów. Ty pięknie. Bardzo dziękujemy wam za wywiad.